Niedawno celebrowała na scenie swoje 75. urodziny. Jej muzyka łączy pokolenia, a hity takie jak Papierowy Księżyc czy Serca Gwiazd nucą wszyscy, bez względu na wiek. Jest ikoną stylu i elegancji, a jej ogromny talent zachwyca od lat. Zapraszam na niedzielę z Haliną Frąckowiak. Pojawił się pod wieczór przemarznięty mały elf. Mówił, że na kilka chwil. Wkrótce minął miesiąc i kochany mały elf w serce zapadł mi jak nikt. Cichy jak żak ruszył we-bank w kółko żetem. Gwiazda jak lem. Jak pięknie by mogło być. Ziemia jest wielką jabłonią. Starczy owoców, wystarczy cienia, co pod nią się schronią. Jak pięknie by tysiące koncertów, od lat wierna publiczność, diamentowy mikrofon na festiwalu w Opolu w 2016 roku i mnóstwo innych nagród. Małego elfa czy Papierowy Księżyc nuciła kiedyś cała Polska i jestem przekonana, że nuci do dziś. Bohaterka Niedzieli z Halina Frąckowiak, witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Cieszymy się, że jest pani naszym gościem i cieszymy się, że są z nami również pani goście, bliscy, współpracownicy i rodzina. Witam państwa bardzo serdecznie. Marek Stefankiewicz, kompozytor, aranżer i pianista. Dzień dobry. Filip Frąckowiak, syn pani Haliny Frąckowiak, także dyrektor Muzeum Ziemi Wojny imienia generała Ryszarda Kuklińskiego. Dzień dobry. Marek Piekarczyk, witam pana, panie Marku, wokalista, autor tekstów oczywiście i wokalista zespołu Teza. Dzień dobry, witam pięknie. I jest z nami również Mieczysław Jurecki, pseudonim mechanik, basista, gitarzysta, kompozytor i aranżer. Dzień dobry, witam. Na początek, proszę państwa, chciałam was, drodzy goście, zapytać o taką i pierwszą myśl, i pierwsze skojarzenie z Haliną Frąckowiak. Kiedy o niej myślicie, to myślicie o kimś, z kim pracujecie, o przyjaciółce, o wspaniałym człowieku, zawodowo i prywatnie. Kim dla pana jest pani Halina? Jeżeli można, to powiem krótko. W wieku jakimś kilkunastu lat, jak widziałem ją gdzieś na zdjęciach czy w telewizorze, to sobie, zresztą wszyscy moi rówieśnicy również przydeptywali sobie wargi z wrażenia, że matko, tu mini, najlepsze nogi w Polsce i tak dalej. Potem, pod koniec lat 70. miałem przyjemność i zaszczyt grać z Haliną w zespole. Później oczywiście śledziłem karierę. Na ostatniej płycie Halinki nagraliśmy jedną piosenkę naszą wspólną. No, w ubiegłym roku w Opolu graliśmy też naszą piosenkę z tekstem Bogdana Olewicza.
i przygotowujemy następne. A tę piosenkę, o której pan wspomniał, usłyszymy pod koniec naszego programu. Tak, także jest. Już teraz zapowiadamy naszym widzom. Panie Marku, ale to prawda, że pani Halina była fascynacją modową dla pana, że pan się zainspirował i zauroczył jej wizerunkiem? No to jest taki Halinka, powiedziałbym bardziej pani Halina, ale mam zabronione tak mówić, mówię Halinko. Nie umiem powiedzieć Halina, Halinko. Halinka jest przykładem dla współczesnych, wstępujących na scenę, skandalizujących wokalistek, jak można być łagodnym, pełnym wyczucia piękna, a jednocześnie być kontrowersyjnym, bez robienia skandali, które obrażają kogokolwiek. Właśnie Halinka taka była zawsze i zawsze będzie taka. Burzyła różne stereotypy w takiej przaśnej gomułkowszczyznie, takich ferszalungach, ortalionach i kobiety, dziewczyny na scenę wychodziły w jakichś firankach, wychodziła Halinka. Jako nadzieja dla wszystkich dziewcząt, które chciały zerwać z tym, z tą szarzyzną totalną na ulicy, wszędzie. Na scenie też była szarzyzna. Dlatego szanuję i podziwiam Halinkę do dzisiaj bardzo. Teraz mam szczęście być kolegą z pracy, jakby ze sceny. Połączyło nas koncerty charytatywne, na które Halinka mnie zaprosiła, tak się poznaliśmy. I właśnie to jest istota Halinki, że ona ma tą wrażliwość na czyjąś krzywdę, na sytuacje różne, które się zdarzają w naszym życiu, które być może ją omijają, ale ona widzi, że innych nie omijają. Panie Marku, a ja państwo jak nawiązać się spotkali? Do określenia, kim jest dla mnie Halinka. A więc bardzo często spotyka się takie określenia, że mówiąc o kimś, używa się sformułowań dotyczących, że w zawodzie ta osoba jest kimś, natomiast w życiu prywatnie może być zupełnie kimś innym. Ja chciałbym użyć tutaj określenia, że Halina jest artystką, prawdziwą artystką zarówno w życiu prywatnym, osobistym, jak oczywiście na scenie. Co za tym się kryje, za tym sformułowaniem artystka? Przede wszystkim wrażliwość na wszystko, co wokół tej osoby się dzieje. To znaczy nie tylko na scenie, ale również w życiu, czyli wrażliwość na wszystko, co widzi, co postrzega, co może ocenić. Druga rzecz to jest kontakt z ludźmi. Rzadko kiedy spotykałem takiego artystę, który ma tak wspaniały kontakt z ludźmi i dzieje się to prawdopodobnie przez to, że przekaz, który płynie ze sceny, z ust Haliny jest naprawdę prawdziwy. I moje doświadczenie właśnie polega na tym, pierwsze nasze spotkania, które odbywały się przy instrumencie i poznawaliśmy się właściwie oboje, i Halinka mnie, i ja ją, ponieważ znałem ją z tych pierwszych dokonań artystycznych, przebojowych, czyli to były piosenki takie jak Bądź gotowy dziś od drogi, czy Napisz proszę. Nie da się ukryć, że to były wesołe, melodyjne utwory. Natomiast ja ją poznałem zupełnie od innej strony, gdzie właśnie ten tekst, estetyka poetycka przede wszystkim zaczęła odgrywać ogromną rolę. I ja na to również dzięki Halince zacząłem zwracać uwagę i nasze pierwsze jakby dokonania artystyczne sprowadzały się już nie do repertuaru prostego, melodyjnego, wręcz tanecznego, ale zahaczaliśmy o estetykę takich naprawdę wspaniałych postaci ze świata muzycznego typu Aretha Franklin czy Janis Joplin, nie mówiąc o twórczości takiej już typowo, która należy do wyjątkowo i wyłącznie do Halinki.
Panie Filipie, nie zapytam pana, kim dla pana jest pani Halinka. Już teraz też tak będę mówić, jeżeli mogę. Ale jeżeli mogę o to zapytać. Halina Frąckowiak, mama. Wielka gwiazda, mama. Jak wyglądają wasze relacje? Czego cię uczy cały czas? Proszę mi pozwolić powiedzieć, kim jest dla mnie mama moja. Mhm. Przede wszystkim jest dla mnie wzorem i przykładem osoby, która chyba w najpiękniejszy sposób, w jaki w życiu widziałem, przyjmuje dary losu. I te trudne, i te piękne. Ja od mojej mamy chciałbym się nauczyć, czyli właśnie w tym wolnym czasie, który na przykład razem spędzamy, albo niewolnym czasie wcale, czasie jakiejś współpracy, jakichś działań, nauczyć się przyjmować ten los, to, co nam daje los, w taki sposób jak moja mama, z taką godnością. I jeszcze raz powiem, nie chodzi tylko o trudne sytuacje, ale także o takie sytuacje, w których człowiek jest w jakiś sposób zwycięzcą i nie okazuje tego w sposób niegodny. I mama zawsze była dla mnie takim przykładem, za co bardzo ci, mamo, dziękuję. Nie wiem, czy już się nauczyłem. I nie wiem, czy się kiedykolwiek nauczę, ale się staram. Bardzo pięknie pan Filip powiedział o pani jako o mamie. Ja wiem i wiem, że pani mama była dla pani bardzo ważna i chciałabym rozpocząć od dzieciństwa, od pani początków, bo w jednym z wywiadów przeczytałam, że mama śpiewała w domu o poranku, nuciła i gdzieś tam pani tę muzykę pewnie chłonęła już od najmłodszych lat. Tak, oczywiście, ja o tym wszystkim powiem, ale dokończę tutaj jeszcze tę myśl Filipa, który powiedział, że on nie wie, czy już się nauczył, ale starał się przejąć pewne wzorce może ode mnie. To ja odpowiem ci, Filipie, na to, że ja od dziecka, gdy byłeś takim małym chłopcem, traktowałam ciebie jak mojego nauczyciela. I zawsze uważałam, że dzieci tak naprawdę pokazują nam, jaki jest świat, jacy jesteśmy i trzeba ich bardzo, bardzo słuchać. Natomiast jeśli chodzi o moją mamę, tak, moja mama nie ma już jej od wielu lat, ale jest cały czas oczywiście i nie tylko w moim sercu, w mojej pamięci jest po prostu. Mama była bardzo osobą skromną, pokorną, bardzo jakby pogodzona ze swoim też losem. Myślę, że ja wiele rzeczy właśnie przejęłam od mamy, że potrafię przyjąć nawet i to, co nazwiemy bólem, cierpieniem, nie tylko smutkiem zwyczajnym, że się godzę z tym. Choć bardzo lubię, gdy jest pięknie, szczęśliwie i radośnie. Tak mama śpiewała, śpiewała bardzo ładnie. Czasami mi się wydawało, że ja mam barwę głosu podobną do mamy, ale mama również robiła coś, czego nigdy się tego nie nauczyłam. Moja mamusia bardzo pięknie gwizdała rano, w niedzielę zwłaszcza, jak robiła śniadanie dla nas i w kuchni ona gwizdała. To było piękne. Nie potrafię tego. Próbuję cały czas. Może się kiedyś nauczę. Pani Halinko, rodziła się pani w Poznaniu i tak, tam też się pani uczyła. I przyszedł taki moment, ja sobie przeczytałam, że pani była nieśmiałą osobą, taką nieśmiałą dziewczyną. I nie mogę wyjść z podziwu i zrozumieć tego, jak to się stało, że jak pani miała 16 lat, to koleżanka, jeżeli dobrze mówię, zaciągnęła panią na koncert czerwono-czarnych czy na konkurs. Tak to było? No, prawdą jest, że Hania Elix, moja koleżanka, przyjaciółka wtedy z klasy, rzeczywiście powiedziała do mnie, wiesz co, pójdziemy na koncert czerwono-czarnych. Ale ja mówię, ale ja nie mam pieniędzy. Nie martw się, wejdziemy. No i poszłyśmy, a ona mówi, moja koleżanka na konkurs. W związku z tym nie wiem, czy z nieśmiałości. Nie, myślę, że coś tam w środku jednak mi mówiło. Ja byłam taką artystyczną duszą. Trochę malowałam, trochę pisałam wierszyki. Chciałam być aktorką, uczyłam się tekstów na pamięć. Śpiewałam, bo cała rodzina śpiewała. U mnie wszyscy śpiewali. Filip pięknie śpiewa, ale woli co innego robić. Szanuję, podziwiam i gratuluję. Ale wnukom pani śpiewa, prawda? Tak. Natomiast wtedy weszłam, rzeczywiście zaśpiewałam. Było bardzo zabawnie, ponieważ zapytano mnie, co zaśpiewam. Bardzo lubiłam Ludmiłę Jakubczak, więc powiedziałam, Mr. Wonderful. W jakiej tonacji pani zaśpiewa? Nie wiem. No to proszę zacząć. No, okazało się F-dur, zapamiętam to do końca życia oczywiście. F-dur to było Mr. Wonderful, a potem nauczyłam się I'm Sorry, które było w G-dur.
innych tonacji być może nie pamiętam, ale te dwie zapamiętam. No i przeszła pani tę eliminację, prawda, w Poznaniu i dostała się pani do finału. Tego był konkurs młodych talentów, prawda? Tak. Zaproponowano mi w tymże konkursie, to znaczy zapytano mnie, czy ja mogę pojechać z nimi na koncerty. Na szczęście był mój tatuś ze mną, więc powiedziałam, tu jest tatuś, niech on odpowie na ten temat. Tatuś powiedział, oczywiście, że tak. No i pojechałam 2 tygodnie, miałam przed samym festiwalem trasę koncertową. To takie fantastyczne doświadczenie. Muzycy zrobili mi zresztą taki trochę dowcip, no trudny dla mnie, bo ustawili mi poniżej mikrofony. I ja śpiewając musiałabym się tak schylać, ale ponieważ wiedziałam, że to będzie nieładnie wyglądało, w związku z tym złapałam wszystkie mikrofony, podniosłam w górę i tak zaśpiewałam. No i byłam w złotej dziesiątce. Ale pani kariera potem się potoczyła błyskawicznie, prawda? Potem już były kolejne zespoły, pisane dla pani teksty. Recital, pamiętam, opowiadała pani o tym, że śpiewała pani na fajfach z zespołem Tony. No tak, to już we Wrzeszczu w klubie Ster Stoczni Gdańskiej. Potoczyła się o tyle błyskawicznie, ponieważ do następnego koncertu zaproszono mnie w Bydgoszczy. To był koncert zespół Czerwono-Czarny, zaprosili mnie. I tam występował zespół Tony, właśnie z Wrzeszcza, z Gdańska. Oni zdobyli pierwsze miejsce w kategorii zespołów. No i zaproponowano mi właśnie, żebym z nimi zaczęła śpiewać. Rzeczywiście tak się stało. Śpiewałam przez rok. Różne były sensacyjne przygody. Między innymi, kiedy już zobaczyłam, że buty trzeba by chyba kupić nowe, bo obcas mi odpadł, coś się wydarzyło. I jeszcze parę innych takich, już nie będę o tym opowiadała, moje spanie w klubie na krzesełka. Ale to bardzo ciekawe są historie, nie posłuchamy ich. Wróciła pani do Poznania w końcu? Wróciłam do Poznania, tak. Wróciłam do Poznania i zaczęłam występować z zespołem Tarpany. I potem po Tarpanach zespół Drunelsi. I pseudonim artystyczny, prawda? Z pseudonimem, tak, który zaproponował mi pan Jerzy Kosiński. Kochany taki, jak ojciec właściwie. Pan Jerzy wtedy właśnie jakby tak, no cały czas myślał o mnie, gdzie ja, co ja. No i powstał zespół Drunelsi. Ernest Bryl był kierownikiem literackim, Marek Sart muzycznym. Grał jeszcze dziś świętej pamięci Andrzej Mikołajczak na organach. I to ważne jest o tyle, że Andrzej Mikołajczak potem trafił do zespołu ABC. Ja występowałam jako Sonia Sulin, a potem Andrzej zadzwonił do mnie i mówi, Halinko, nie, przepraszam, mówił do mnie Sońka oczywiście. Sońka, czy chciałabyś z nami pracować? Taki nowy zespół powstaje. Ja mówię, jasne, że tak. A on mówi, ale czy chcesz się nazywać Sońka czy Halinka? Halinka. Ja mam propozycję, żebyśmy zobaczyli teraz, przypomnieli sobie, jak wyglądały początki kariery Haliny Frąckowiak. Panno pszeniczna, zielono oka, nawiel się nad moim życiem. Panno o włosach białych jak kreda, pozwól się tobą zachwycić. Wydumałam nas, wymyśliłam nas. Wiersza pisanych tak. Ze świtem noc się kochała, kochała rak, aż z tego spłonęła cała i został blask. Do dzisiaj zostało słońce jak ciepły kwiat, miłości tamtej gorącej płomienny ślad. Tak wielka była miłość już o mnie, było ciebie i mnie. Idę! To jest droga, którą muszę przejść. Idę, chociaż ciebie nie ma obok mnie. Idę, idę dalej, dalej Pan Marek powiedział super i tu trochę tańczył, proszę państwa, na kanapie. Tak. Super, panie Marku, prawda? No właśnie, to jest trzeba. Te glisy, Halinka, takie bluesowe. Nie wiem, kto się tego nauczył, ale to po prostu
niewiele dziewcząt potrafiło tak śpiewać w Polsce. Tego się na pewno nie uczyłam, bo tego się nie można nauczyć. No właśnie, to gdzieś tam albo było. Albo jest w człowieku, sercu. Albo niego nie ma. Natomiast pamiętam, że słuchałam bardzo i śledziłam Aretę Franklin. Jak ona śpiewa, że tak wysoko, jak jej ten głos tam pędzi? No, tego nie mogłam uczyć też. Sercem śpiewała. Pozwolą Państwo, że ja na chwilę przeskoczę w czasie. 1968 rok to ten rok, kiedy wystąpiła Pani po raz pierwszy w Opolu, prawda? To było, tak. to był ten rok. A w 2022 wystąpiliście, Panie Mieczysławie, razem w Opolu i śpiewaliście wspaniałą piosenkę, którą, podkreślam, po raz drugi usłyszymy pod koniec naszego programu. Proszę nam opowiedzieć o tej współpracy, bo wiem, że Pan za chwilę będzie musiał nas opuścić ze względu na obowiązki zawodowe, czyli po prostu gra Pan koncert dzisiaj. Z tego powodu, że bardzo lubię grać. Natomiast przede wszystkim ten materiał, który oglądaliśmy przed chwilą, przypomniał mi, że ja te wszystkie piosenki z Halinką grałem, tylko pod koniec lat 70. I to idę, i to... Co prawda ten zespół był taki sobie, znaczy on świetnie grał, ale funkowe rzeczy bardziej, inną muzykę. I troszeczkę z tymi piosenkami Haliny, zwłaszcza po SBB, gdzie przecież na festiwalu w Opolu, jak zaśpiewała Brzegi Łagodne, to cała branża nasza, w ogóle buty spadły z wrażenia, bo to było nieprawdopodobne. To było wielkie wydarzenie muzyczne, nie tylko dla fanów i wielbicieli muzyki, ale też dla branży muzycznej. Potem była taka sytuacja, jakoś nie pamiętam, jakoś się spotkaliśmy, ty nagrywałaś płytę. I pamiętam, że przyniosłem ci piosenkę z tekstem gościa z Lublina, nieznany nikomu, Zbyszek Dmitroca. No właśnie. Zostanie aniołem. Tak. I Halinka dostała tą kartkę papieru i tak śpiewa i łzy jej lecą i mówi... Jak to możliwe, że on mnie aż tak zna? Facet trafił w dziesiątkę, Halinka niczego tam nie poprawiała, z tego co pamiętam. Nagraliśmy to, zaczęliśmy się częściej spotykać, no i w pewnym momencie, jak mówię, kurczę, przecież czemu ona nie ma nowych piosenek? Ma, tylko że ktoś jeszcze musiał jej to nagrać. No i to właśnie ja, w związku z czym najpierw przywiozłem jej piosenkę z tekstem Bogdana Olewicza, który zresztą dzisiaj zaprezentujemy. Piękny tekst napisał dla Halinki Jacek Cygan do mojej muzyki. Również piękny tekst Janek Wołek napisał. Przygotowujemy miłą i sympatyczną niespodziankę. Tak, ale jeszcze dodam, że Jacek Cygan, który napisał przepiękny tekst, rzeczywiście ten ostatni, jeden taki zwrot... Taki był troszkę za mocny dla mnie. I ja mówię, Jacku, a czy można by to jakoś tak troszkę zmienić? A on mówi, wiedziałem. Ja wiedziałem, że o jej się to nie spodoba. Mówię, że mama ma jeszcze takie pomysły jak 16-latka, o których gdyby śpiewała, to naprawdę byłoby zabawne. Pewnie możesz o tym zaśpiewać, ale ja nie powiem o tym, jakie są twoje pomysły w stylu 16 lat. A już liczyłam na to, że trudne rozmowy z mamą. Mamo, błagam cię, dorośleń. Trudne rozmowy, bo Filip jest bardzo dojrzały. A ja się okazuje, jestem jeszcze z pomysłami takimi bardziej dziecka. Mamo, może. Wysłałaś mnie do szkoły muzycznej, dlatego skończyłem w muzeum. To prawda. No, ja ci bardzo gratuluję i bardzo się cieszę, bo dobrze ci idzie. Natomiast ja tęsknię do ciebie, który śpiewał, który jak on dzisiaj nie śpiewa, może śpiewa w domu prywatnie, natomiast bardzo lubi muzykę, bardzo lubi chodzić na koncerty. Nie, no w ogóle jest fantastyczny. Filip lubi tak wszelaką rodzaje, gatunki sztuki i tu mamy zbieżność. Panie Marku, widziałam, że pan chciałby coś dodać, tak, prawda? Przed chwilą słyszeli fragment piosenki Idę
dalej, prawda? I tak zacząłem się zastanawiać, że jak sięgamy pamięcią do twoich nagrań, do twoich wydawnictw płytowych, to w sumie każda płyta jest inna i śmiało można powiedzieć, że jest taka postępowa, że jest do przodu, używając dzisiejszego takiego sformułowania. I bo powiedziałeś przed chwilą, że ten tekst ma takie fundamentalne znaczenie zawsze w piosence, prawda? Ale poza tekstem istnieje również muzyka i te twoje nagrania, sam nie wiem, jak to się dzieje, że masz taki gust, że jesteś na bieżąco z tą modą. Malinka wyprzedzała często. To muzyczną. Tutaj już się zaczyna budzić tak lekko, coś, że nieśmiało. Halinka już to nagrała. Dziewczyny tam zaczynały się zastanawiać, ach, może by tak zaśpiewać, może tak. A Halinka to już zrobiła. Dlaczego? Bo traktuje piosenkę jak rozmowę z ludźmi. Halinka mówi do ludzi, słuchaj, rozmawiam z tobą. Bardzo piękne jest to, że powtarza pani, że lata 80. były dla pani najszczęśliwsze. I to właśnie dzięki temu, że wtedy pojawił się Filip. Jeszcze o tym bym chciała chwilę porozmawiać, bo to był wyjątkowy czas, prawda? Mimo, że nie zawsze było łatwo. To tak na ogół jest, że jeśli jest szczęśliwy okres, to wtedy się wydarza bardzo wiele dobrych rzeczy. Te lata 80. Tak, zawodowo dużo się działo, oczywiście, że tak, ale rzeczywiście najważniejszą sprawą było to, że Filip się urodził w 80 roku. To zaważyło na całym moim życiu, na tym, co jest priorytetem, co jest najważniejsze, bo oczywiście, że śpiewam od dziecka i zawsze, ale to nie jest tak, że się dokonuje wyboru, że ważniejsza jest muzyka lub nie. Wiadomo, że dziecko, jestem kobietą. Więc myślę, że mężczyźni troszkę inaczej, chociaż też są bardzo dobrymi ojcami i odpowiedzialni. Ale jednak kobieta ma to bardzo głęboko wpisane macierzyństwo. I z tej miłości też pani walczyła o życie, prawda? Bo przecież, nie wiem, czy możemy o tym rozmawiać, ale miała pani bardzo ciężki wypadek i w zasadzie też dla najbliższych. Czy ja walczyłam? Wszyscy walczyli, lekarze walczyli przede wszystkim. O mnie moja rodzina, która mi pomagała. Mama, która z galaretkami przychodziła, żeby mi się zrastały nogi. Filip, z którym rozmawiałam przez telefon. Pamiętasz, pani Filipie, ten czas? Lekcje. Tak, no ja pamiętam, kiedy z tatą pojechałem pierwszy raz do mamy. Początek był taki, że tata, czy w ogóle rodzina nie mówiła, co się stało z mamą. Mama przez pierwsze dni była na granicy życia i śmierci. To były, no to obrażenia po wypadku samochodowym były bardzo poważne. I pamiętam, kiedy pierwszy raz tata mnie zabrał do Gorzowa, gdzie mama leżała w szpitalu. Przyjechaliśmy pociągiem. Dla mnie, 9-latka, to był szok, jak spojrzałem na mamę, moją ukochaną mamę, jak wyglądała po tym wypadku. Myślę, że dla mamy mogło być szokiem, gdy usłyszała, co powiedziałem wtedy i jak ją zobaczyłem. Ale zostałem wtedy z mamą i to był jeden z naszych, to był piękny czas nasz razem, kiedy mogłem zostać w szpitalu, za to właściwie chyba powinniśmy podziękować pewnie dyrektorowi szpitala, lekarzom, że mogłem zostać obok mamy. Mama była poddawana różnym terapiom. To już było po tych najważniejszych operacjach. Ale mogłem zostać z mamą przez chyba, może to był tydzień, mnie wydawało się, że to było bardzo długo. I to był nasz piękny czas razem. Takie może nawet bym powiedział rekolekcje. Ja pamiętam ten pierwszy moment, kiedy to było w Berlinku. Bezpośrednio po przywiezieniu mnie po tym wypadku. Ja nie mogłam tego widzieć, bo ja leżałam tak, a tata siedział za mną z tyłu, a ja go widzę. To całe nieszczęście, które się wydarzyło, to było jakby wpisane w jego postać. To było widoczne. I drugą sytuację pamiętam, trochę może zabawną, bo Alusia Majewska, która ze mną razem uległa tym wypadkowi, szczęśliwie nie tak mocno, leżała po przekątnej. I ja taka byłam ciekawa, jak ja wyglądam. Bo lekarz mi bardzo długo wyjmował szkiełka. To bardzo długo trwało. I zebrał taką garść całą. I ja mówię, Alusia, masz lusterko? A
lepiej nie patrz. Strasznie mnie to rozśmieszyło i do dzisiaj mnie to właśnie bawi, że w taki sposób, ale ja oczywiście dostałam to lusterko od pewnej pielęgniarki, kiedyś byłam na tyle opatrzona, że można było mnie pokazać. I ja zobaczyłam to lusterko i tak widzę jakąś śliwkę, właściwie taką w kolorze. Nos inaczej, usta inaczej, właściwie tak tu, tampon nałożony. Myślę, że nie mam się czemu przejmować. Przecież to nie jestem ja i oddam to lusterko. Także to jest odpowiedź na to, że pani powiedziała, że ja walczyłam. Ja miałam bardzo dużo miłości, także nie tylko ze strony rodziny, ze strony ludzi, którym jestem głęboko wdzięczna, jak bardzo byli ze mną. I zawsze są w różnych sytuacjach. Więc ja podobno byłam zawsze uśmiechnięta. Tak mówi lekarze. O Annie Jantar dwa słowa chciałabym powiedzieć. Wiem, że panie się przyjaźniły. Z kolei pan, panie Marku, zanim jeszcze, jeżeli dobrze mówię, zaczął współpracę z panią Helmią, to tutaj myśl Halinki, że często na koncertach przedstawiając mnie, Halinka używa sformułowania, że Ania Jantar zostawiła mnie jako tego muzyka w spadku dla Halinki. Faktycznie można by użyć takiego określenia, ponieważ ja grałem w pierwszym składzie zespołu Perfect, a to był wtedy zespół, który towarzyszył gwiazdom i w tym przypadku... Masia Trzecielska. Tak, Ania Jantar śpiewała też z tym Perfectem, no i stąd właściwie... A w związku z Anią... Zaczęła się nasza znajomość. Mieliśmy jedno starcie niechcący z Halinką. Bo wystąpiłem, był taki specjalny pole poświęcony Ani Jantar. I ty byłaś tak, Halinka była taką, no tym duchem takim, tym, tą szefową właściwie, ale taką duchową. Bo to twoja przyjaciółka była poważna, z tego co pamiętam. A Teza wylazło i przyrąbało tam jakieś wybuchy straszliwe i Halinka się zdenerwowała, co oni robią na takim koncercie w taki dzień. No mieliśmy, nie jest, że mieliśmy bezpośrednie starcie, ale zdenerwowałem niechcący Halinkę wtedy. Ja myślałam, że chciałeś o czymś innym powiedzieć, bo było to Opole, kiedy ja zaproponowałam, żeby był koncert imienia Anny Jantar, tak. Debiuty. I do tego rzeczywiście to się spełniło, to się wszystko powiodło. I jest koncert, ja śpiewam, Anna już tu nie mieszka. I wtedy... To jest opowieść też o młodych wykonawcach, bo oni byli dużo młodsi ode mnie, że też przychylają się i tak przyjmują zaproszenie. I ja zaprosiłam tych wszystkich młodych na scenę. I myślałam, że o tym chciałeś, że... Nie, a to nie było co innego. Myśmy grali i po prostu wybuchy robiły. Ale Anna już tu nie mieszka, to ważna. No to... Anna już nie mieszka tu. Mamy to wykonanie, to zobaczmy teraz. Kraj obraz łasi się jak pies. To wieczór po nielekkim dniu. Autobus stanął, możesz wysiąść, wejść. Lecz Anna już nie mieszka tu. Lecz Anna już nie mieszka tu. Za rzekę w cień starych drzew pobiegła kiedyś środkiem dnia. Muzykę wzięła z sobą jakiś wiersz, druga znów parę zdjęć. Sukienkę lekko tak jak mgła. Mieczysław Jurecki musiał nas już opuścić. Niebawem gra koncert, ale my zostajemy tutaj w studiu i rozmawiamy dalej o Halinie Frąckowiak i jej wspaniałej karierze. Wspomnieli państwo o Opolu, to jeszcze wokół tego festiwalu na moment chciałabym się skupić. Mnóstwo nagród oczywiście i mnóstwo występów pani Halino w Opolu. Chciałam powiedzieć o dwóch nagrodach. 93 rok, Złota Płyta za całokształt działalności artystycznej. 2016 rok, Diamentowy Mikrofon. Również Miss Obiektyw.
prawda, w Opolu. No i nie zdążyliśmy dokończyć wątku o sukni z blachy, o metalowej sukni, która wzbudziła zazdrość i podziw. Była kontrowersyjna, bo według pani nie, była, prawda? Kontrowersyjna, ja tego kompletnie nie rozumiałam, jak wielokrotnie nie rozumiem, o co właściwie chodzi, że coś się komuś nie podoba, jeśli ja nie widzę w tym nic złego. To nie znaczy, że jest zło, a ja w tym nie widzę. W tym nie było nic złego. To był bardzo piękny kostium. Ona była przecudowna, zresztą z Woga, prawda? Pięknie, artystycznie przygotowany. On nie był jedyny. Ja tylko pamiętam, że wtedy próbowano gdzieś tam uchwycić mnie, a może zobaczyć, jak ja się ubieram. Bez sensu zupełnie. Tych opowieści jest zapewne dużo, dużo więcej. Ale na zakończenie naszego programu chciałam panów zapytać, czego chcielibyście życzyć pani Halince. Panie Marku. Ja. Halince, czego mogę życzyć? Tego, co sobie. Zdrowia. Bo pani Halinka, czyli nasza kochana Halinka, wie, jaką drogą idzie. To nie jest tak, że osiąga się jakieś lata na scenie i koniec. W wypadku Halinki to tego nie ma. To jest jedna długa droga, nie wiadomo dokąd. Ale to jest właśnie idę, wyśpiewałaś sobie drogę i teraz cały czas z tym idziesz. Tylko życzę ci zdrowia, żebyś zrealizowała te wszystkie plany, które cały czas masz. Te pomysły i żeby ten twój rodzaj wrażliwości i spojrzenie na świat ze sceny, który ukazujesz właśnie śpiewając, wyrażając te piosenki. Bardzo dziękuję. Żeby to nie było, żeby świat nie zdusił tego. Żeby wiesz co, nigdy to jest też dzięki, nie zdusił. Dzięki ludziom tak jest, bo to jest zawsze droga wymiany. Ja oczywiście to, co ja otrzymałam, dzielę się z tym, prawda? I dziękuję Bogu, że taką mam drogę. Ja to i to nie właśnie wiem, to by było, cieszę się. Inaczej musiała iść, czego bym na przykład nie lubiła, a jest tak, jak jest, ale ja jestem bardzo wzmacniana przez państwa, przez ludzi, którzy są razem ze mną. Przez oczywiście moich najbliższych, na których wiem, że gdybym musiała przystanąć, to nie stanęłabym sama, nie szłabym sama. Nie da się stanąć. Panie Marku. A ja, Halinko, wybacz, nie będę ci życzył zdrowia, ponieważ w czasie naszych spotkań i zawodowych, i prywatnych widzę, jak zdrowo się odżywiasz, jaki tryb życia zdrowy prowadzisz. Także jestem pewien, że jesteś i będziesz zawsze zdrowa. Natomiast chcę ci życzyć niesamowitych dalszych pomysłów artystycznych, bo one są dla ciebie, nie da się ukryć, chyba największym motorem do przedsięwzięć i artystycznych, i do spędzenia pięknego czasu życia, jaki trwa od już wielu, wielu lat i mam nadzieję, będzie jeszcze długo, długo trwał nadal. Maleczku, bardzo dziękuję. Właściwie to bym mogła, jeszcze Filip może coś powie, to ja jak za... Nie będę specjalnie oryginalny. Na początku mówiłem o tym, kim jest dla mnie moja mama, ale teraz powiem, czego życzę Halinie Frąckowiak, aby wydała tę płytę, do której się przygotowuje, a ona była tak przełamująca fale, jak te, które były wcześniej, o których Marek mówił. Tego ci, mamo, życzę. Ja się dołączam do tych życzeń. Idę dalej, to jest takie pani motto. Zresztą często się te słowa w pani twórczości pojawiają i często mówi też pani o tym, że to, co najważniejsze, jest tu i teraz. Zatem, aby ta droga była pełna spełnienia i że zawsze to, co tu i teraz było najważniejsze. To, co kocham, jest zawsze najbliżej. Taką piosenkę kiedyś zaśpiewałam Jarka Kukulskiego ze słowami Janusza Kondratowicza i wiem, że ona także dotyczyła Filipa, bo i tam są takie wersety niektóre, które mówią właśnie, chcę, żeby mój syn nigdy nie bał się żadnych kłamstw. Wszystko to, co powiedzieliście właściwie o miłości. A więc, żeby ta miłość była z bliskimi, i w muzyce, i w przyjaźni, żeby miłość była tym najsilniejszym, prowadzącym motorem. Oby tak było, a nasz program, proszę państwa, no nie może się skończyć inaczej, jak muzycznie. Ludzie tacy dziwni są. Słowa Bogdan Olewicz, muzyka Mieczysław Jurecki. Posłuchajmy, zasłuchajmy się, a ja pięknie dziękuję za spotkanie.